Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj nietypowy temat, a mianowicie temat mojej sylwetki. Osoby, które mnie śledzą na Instagramie, wiedzą, że od jakiegoś czasu chodzę na siłownię i na temat tej siłowni wiecie tyle, że po prostu chodzę. Czasami opowiadam, jak ćwiczę, więc dzisiaj chciałam tak w skrócie opowiedzieć. Kiedy idę na siłownię, a idę 2 lub 3 razy w tygodniu na siłownię, ćwiczę około godziny, ćwiczę wszystkie partie mięśniowe, czyli ćwiczę górną część ciała, dolną część ciała na zasadzie mięśni antagonistycznych. Jeżeli ćwiczę biceps, to ćwiczę triceps. Jeżeli ćwiczę klatę, to i plecy. Czyli wygląda to tak. Ćwiczę biceps i od razu przechodzę na ćwiczenie tricepsa. Robię to zupełnie bez przerwy. Jedno i drugie ćwiczenie. Jak ćwiczę czworogłowe, czyli przód ud, to od razu ćwiczę tył ud, czyli dwugłowe. Przechodzę sobie między maszynami. Do tego staram się włączyć też takie ćwiczenia, można powiedzieć, funkcjonalne, czyli takie, jakie w codziennym życiu wykonujemy. Czyli są to jakieś przysiady, tak? Są to wypady. Na przykład idę sobie w takich wypadach jeden za drugim z hantelkami. Staram się, żeby to nie były stricte ćwiczenia tylko maszynowe. Oczywiście mam kilka swoich maszyn ulubionych. Trening trwa godzinę. I ćwiczę na każde ćwiczenie wykonuję 10 razy z dużym ciężarem. Oczywiście zaczynam z bardzo malutkimi, żeby nie doprowadzić się do jakichś kosmicznych zakwasów, więc robię 10 powtórzeń i od razu przechodzę na triceps na przykład i robię 10 powtórzeń, robię tylko 2 serie i przechodzę do kolejnych, czyli biceps, triceps, biceps, triceps, przechodzę do kolejnego. Przysiady też najczęściej robię 10, chociaż jeżeli chodzi o nogi, daję sobie przyzwolenie na zrobienie trochę dłuższych serii. Jest to, można powiedzieć, trening na siłę. Jako, że tutaj się nie wypowiadałam na ten temat, to powiem tak, wydaje mi się, że trochę ściemniałam przez wiele lat, ponieważ ja przez 20 lat byłam trenerem fitness, ale również z zawodu jestem, uwaga, trenerem kulturystyki i zawsze powtarzałam, że żeby rzeźbić muskulaturę, to trzeba robić dużą ilość powtórzeń. Natomiast nic tak nie stymuluje mięśnia do jego rozwoju, do wzrostu siły, właśnie jak mała ilość powtórzeń, a duży ciężar, a nie, wiecie, rzeźbienie. Można powiedzieć, że wtedy trenujemy wytrzymałość, ale tak naprawdę w życiu codziennym, żeby dźwignąć coś wysoko, żeby coś gdzieś ściągnąć, coś podtrzymać, to potrzebujemy tak naprawdę siły. I ten trening mi się bardzo sprawdził. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, mamy początek, prawie połowę października. Na trening chodzę od początku września, czyli nie tak długo, nie? Czyli chodzę tak około miesiąca, biorąc pod uwagę, że parę treningów mogą mi gdzieś tam umknąć. W międzyczasie pojechałam w Tatry. No i można powiedzieć, okej, ale ty codziennie spacerujesz. No tak, bo ja codziennie spaceruję. To jest dla mnie priorytet. Nie zdarza się, żebym nie poszła na spacer z psami. Słuchajcie, dla mnie priorytetem jest, żebym poszła wcześniej spać po to, żebym mogła wstać. I nie ma tu zlituj się, ponieważ ja muszę z domu wyjechać około 7:20, więc 5:30 wstaję, idę z psami na spacer. Niezależnie od tego, jaka jest pogoda, spaceruję około 30 do 40 minut. Później się ze wszystkim muszę wyrobić, a to śniadania, a to zabranie jedzenia do szkoły, chciałam powiedzieć, do pracy, bo rano jeszcze taki koktajl szykuję, koktajl mocy. Ten koktajl mocy też Wam tutaj pokazywałam, to jest najczęściej surowe mleko, prosto od krowy, takie, wiecie, pracujące jeszcze. Ekstensor, czyli białko, tego tam jest niedużo, bo to na trzy osoby rozkładam w rodzinie. Banan, żółtka surowe, często jest jeszcze kolagen, często jest pyłek pszczeli, no taki, wiecie, koktajl, o, i probiotyki. To jest zawsze do śniadania. Ja na śniadanie najczęściej białkowo-tłuszczowo, czyli są jajca, do tego jest boczek, do tego jest dużo tłuszczu. Warzyw, tak średnio, bo nie przepadam za warzywami. Moja dieta jest bliższa karniwora. Jem w ciągu dnia od 2 do 3 posiłków, czyli śniadanie białkowo-tłuszczowe plus ten koktajl, a na obiad najczęściej jest mięcho plus trochę warzyw, jeżeli chcę. Jeżeli chodzi o kolację, to jest różnie. Czasami jest to zupa, czasami jest trochę węglowodanów. Daję sobie też przyzwolenie na to, że wsłuchuję się w swoje ciało. Ale nie jest jakoś tak, że specjalnie mi się chce tych węglowodanów. I kiedy ostatnio właśnie byłam w Tatrach, to raz, że na takim białkowo-tłuszczowym całkiem nieźle mi się chodziło po górach. 2, że przez to, że chodzę na siłownię, to miałam tę moc. Mogłam wchodzić pod górę i no okej, musiałam odpocząć, bo zadyszka, wiadomo, ale jednak czułam, że te mięśnie dają radę. I wtedy pomyślałam sobie, że to w ogóle ma sens, taki trening, bo ja przez lata trenując jako instruktor, to wiecie, to duża ilość powtórzeń i zawsze powtarzałam, chcesz rzeźby, to trenuj dużo. No ale tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na maratończyka, a popatrzymy na sprintera, to sprinter ma takie mocniejsze mięśnie, nie? Takie, wiecie, ma tą siłę,
a maratończyk różnie. W zależności od tego, jak długie maratony biega, to wygląda trochę lepiej albo trochę wątlej, że tak powiem, z tak jakby atrofia mięśni, one są takie wyżyłowane. Ja wiem, że można powiedzieć, ale ja chcę mieć też takie wszystko wyżyłowane. No to właśnie za chwilę pokażę Wam tutaj w kolejnych ujęciach, jak wygląda analiza składu mojego ciała. Podkreślam, że mam 166 cm wzrostu i od jakiegoś czasu każdy mówi, jedz więcej, bo schudłaś, bo zapadły Ci się policzki. Ale przypominam też, że to dlatego, że noszę aparat, który rozklinowuje mi staw, przez co nie mogę zagryźć do końca. I tutaj bardzo dużo jest takich osób dobrze życzących, które dbają o to, żebym ja się dobrze rozwijała. Więc jedz więcej, bo schudłaś. Na tej diecie to ołysiejesz, albo jak nie będziesz jeść warzyw, no to nie będziesz miała witamin i minerałów. Jak będziesz jeść tak tłusto, to zatkają Ci się żyły i w ogóle będziesz tłusta. No to chcę Wam pokazać, jak po wielu miesiącach, nawet latach, bo ja dość długo jem niskowęglowodanowo, miałam oczywiście epizody jedzenia większej ilości węglowodanów. Moja dieta jest zmienna, bo latem jest więcej owoców, więcej warzyw, pojawiają się też produkty zbożowe, czasami pojawia się chleb, nie taki pszenny, ale staram się jeść taki bezglutenowy. Moja dieta jest bardzo intuicyjna, czasami idzie bardziej w stronę karniwora, czasami jest bardziej keto, czasami jest trochę paleo, a czasami w niej jest trochę zbóż, ale stosuję taką zasadę, że raczej po 18:30 nie jem. No, a od miesiąca chodzę 3 razy w tygodniu na siłkę, wcześniej to głównie spacery i no i chyba to wszystko. Teraz jeszcze zapiszę się na tańce. Także chcę Wam coś pokazać, może ku inspiracji, może ku temu, żeby nie było czegoś takie wiecie, panuje takie przekonanie, ale jak ja jestem taka tłusta, to jak ja będę jeść tłuszcz, to ja będę jeszcze bardziej tłusta. Więc zobaczcie.